Cześć! Ten odcinek poświęcę tematyce diety w sporcie. Stworzyłam go z myślą o Was, sportowcach, wyczynowych, jak i również amatorach. Znajdziecie w nim istotne, ciekawe, praktyczne rady. Zachęcam do dalszego oglądania. W sporcie należy odżywiać się w zależności od wydatku energetycznego, jak i rodzaju wysiłku fizycznego. Pamiętajmy o tym, iż sposób odżywiania się zasadniczo wpływa na naszą zdolność do wysiłku. Odpowiednia dieta, mam tu na myśli ilość oraz jakość diety przed, podczas i po treningu, jak i w sporcie wyczynowym podczas zawodów, wpływa na osiągnięcie optymalnych wyników sportowych. Przy mówieniu o diecie w sporcie należy oddzielić dwa typy żywienia. Są to mianowicie żywienie w okresie treningu, czyli jest to codzienna dieta, którą omówimy sobie w tym filmiku, odżywienia w czasie zawodu. Należy w tym szczególnym okresie stosować dietę specjalną przez kilka dni przed startem, jak i podczas zawodu. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe u osób, które uprawiają sport, jest kilkakrotnie wyższe i dotyczy to głównie wyczynowców. Węglowodany są istotne w żywieniu sportowców. Powinni oni dostarczyć taką ilość węglowodanów, która pozwoli pokryć obciążenia treningowe. Czyli należy spożyć taką ilość węglowodanów, która wystarczy do odbudowy zapasu glikogenu. Wyczerpanie glikogenu mięśniowego i spożycie odpowiednich węglowodanów bezpośrednio po zakończonym wysiłku powoduje szybszą regenerację. Pamiętajmy, iż synteza glikogenu następuje najszybciej w pierwszych godzinach po wysiłku. Na tempo resyntezy zasobów węglowodanowych wpływa ilość i rodzaj węglowodanów, które zostały spożyte w okresie powrotu do stanu organizmu sprzed wysiłku. Ma na nią również wpływ to, kiedy spożyliśmy posiłki bogate w węglowodany oraz czy podczas treningu doznaliśmy uszkodzeń mięśni. W praktyce, tuż po wysiłku powinniśmy zjeść tak szybko, jak to jest tylko możliwe, produkty o wysokim indeksie glikemicznym, by szybko odnowić zapasy glikogenu. I tak, jeśli spożyjesz węglowodany o wysokim indeksie glikemicznym w ciągu 2 godzin od wysiłku, zapewni Ci to możliwie jak najszybszą odnowę zapasów glikogenu. Spożycie węglowodanów przed wysiłkiem fizycznym jest również istotne. W tym przypadku powinniśmy zjeść produkty o niskim indeksie glikemicznym. One nie narażą Cię na reaktywną hipoglikemię oraz zwiększą wytrzymałość. Dla porównania, zapotrzebowanie na białko u osoby zdrowej prowadzącej siedzący tryb życia jest na poziomie 0,8 do 1,2 g na kilogram na dzień. Sportowcy trenujący dyscypliny wytrzymałościowe powinni dostarczyć 1,2 do 1,4 g na kilogram na dzień, natomiast sportowcy trenujący dyscypliny siłowe powinni spożyć białko w ilości 1,2 do 1,7 g na kilogram na dzień. Osoby, których wysiłek jest bardzo intensywny, powinny dostarczyć białko w ilości 1,6 gram na kilogram na dzień. Dbaj o to, by Twoja dieta była zdrowa, bogata w pełnowartościowe produkty spożywcze. Podczas treningów nie zapomnij o posiłkach okołotreningowych. Co do ogólnych zaleceń żywieniowych, to powinieneś zachować odpowiednią proporcję dostarczanych makroskładników. Pamiętać, że zmniejszamy podaż tłuszczów, w szczególności zwierzęcych, w zamian za to zwiększamy podaż węglowodanów złożonych, ale też zmniejszamy ilość cukrów prostych w diecie. Powinieneś jeść 5 posiłków dziennie w regularnych odstępach czasowych, tak co 3-4 godziny. Wybierać produkty wysokiej jakości, dbać o różnorodność posiłku, wybierać produkty pełnoziarniste. Są one źródłem witamin z grupy B, żelaza, magnezu, cynku, jak i błonnika pokarmowego. Nie należy smażyć, zamiast tego należy gotować na parze, piec w piekarniku, grillować na patelni grillowej bądź grillu elektrycznym. Pij naturalne soki z wyciskanych owoców,
Nie są one dosładzane, nie zawierają konserwantów czy też syropu glukozowo-fruktozowego. Kolację powinieneś zjeść na 2-3 godziny przed pójściem spać. Tuż po treningu zjedz łatwo przyswajalne węglowodany. W dyscyplinach siłowych zwiększ spożycie magnezu. Znajdziesz go w zielonych częściach roślin, w kaszy gryczanej czy płatkach owsianych. Również zwiększ spożycie fosforu oraz wapnia. Pamiętaj o prawidłowym nawodnieniu. Jeśli trenujesz, to bardzo istotne znaczenie ma rozłożenie posiłków w czasie przy treningu. I tak, na 3-4 godziny przed treningiem powinieneś spożyć posiłek, który będzie bogaty w węglowodany złożone oraz białko. Na 2 godziny do godziny przed treningiem zjedz posiłek przedtreningowy. Od razu po treningu spożyj posiłek potreningowy, natomiast do 2 godzin po treningu należy zjeść pełnowartościowy posiłek, który będzie zawierał węglowodany złożone oraz białko. Główna zasada racjonalnego żywienia sportowców mówi, iż należy najpierw zadbać o prawidłowe, dobrze zbilansowane żywienie, a w momencie, gdy są jakieś niedobory, to należy je uzupełnić odżywkami. Pamiętajmy, nigdy odwrotnie. Dziękuję za uwagę, zachęcam do obejrzenia innych moich filmików i subskrypcji kanału.